I ja, jakiś mam zapisany, że dobry jest. A można jego zjeść? Jakby dobry? Halo? Witaj, słuchaj, jestem u Krzyśka Kononowicza na głośno mówiącym, bo ty się dobijasz, no, cześć, to tak pomyślałem, że zadzwonię no, do ciebie, może się, no, coś tam co nagramy się ciekawego. No, mów. Rafał, no jestem, wiesz co ci powiem, tak? Jak taki śmierć, takie gówno może tak po tobie jechać, powiedz. A o kim mówisz? No o panu, te Łukaszu, Olgierdano? Dlaczego on to robi? Nie rozumiem tego. Ja wiesz, myślę, co? Że on chce, wiesz, mieć wyświetlenia z filmami na szkolnej, a że nie może słuchaj, kręcić. Ale on zakończył coś, Rafałku. Ale on wrócił. Mówił po imieniu? Tak. Przecież dzwoniłem kiedyś do ciebie. Tak, jasne. Słuchaj, przecież on zakończył. Skończyła mu się kasa, co robi teraz? No, zaczyna nagrywać filmy nie tylko. Sławku też nagrywa, przecież wiesz. No. Ale to ja wiem, no. To, wiesz co, mnie to śmieszy, ja do ciebie dzwonię non-stop. No. Rafał, nie daj się. To jest kurwa śmieć. Ja będę to mówił kurwa i koniec. Ja wiem, że ty jesteś inteligentny. O, on powiedział, że twój ojciec był majorem, tak? Pułkownikiem nawet powiedział, że był. Ale no. Kto? O moim tacie, Olgierdano, pamiętasz? Ale jest tak czy nie? Pamiętam. Bo filmy. Też był, tak, filmy nagrywa jakiś, wiesz. Taki gówniarz nawet nie wie, co to jest wojsko. No, to on wielu rzeczy Rafał, nie wie. No. Mało tego, zrób coś z tym, bo on cię tak pomawia. Ja tu siedzę, ja oglądam. Rafał, nie możesz sobie tak pozwolić. No to wiesz, napisałem wpis na przykład na społeczności o nim, nie? Tam. Mój Boże, co on robi, to gówno. Dla mnie to jest gówno. Zrobił, Rafał, zrobił pożegnalny taki, wiesz tam, co on miał zrobić z tak, tym tak. Jarkiem tam jakimś. Nie, on ale chciał on ze mną lajta zrobić pożegnalnego, a ja ich no nie puściłem. Tak, tak. Słuchajcie. A ty wiesz, że on 6 tysięcy niby zarobił wtedy. On zobaczył, ile zarobił, Rafał. I nie chciał, nie chce oddać zarobił tych pieniędzy, wiesz. Bo i to niby dla was miało być chyba, wiesz. Pożegnalne. Pożegnalne. A ja leżałem sobie te, siedzieli pi. To jest Wojtek. Piwo, Wojtek pili. Teraz mówi. Naprawdę? Tak, bo ja jestem na szkolnej właśnie, także jak chcesz, to możesz coś pogadać z ale Wojtkiem naprawdę? Albo z Krzyśkiem. No. No kurde, daj mi. Kogo? Krzyśka no, czy Wojtka? Wiem, Krzysia mi daj, Krzysia. Krzysiek cię słyszy, no. Mów do Krzyśka. Halo, panie Krzysiu. Dzień dobry, słucham. Oni tutaj siedzieli, a kto mówi? Było sześciu. To wtedy, pamiętasz? Tak, Wojtek, cicho. Powtórz jeszcze raz, bo Wojtek rozmawiał i ja nie rozumiem. Panie Krzysztofie, dzwonię z Grudziądza do Rafała, a że Rafał jest u pana, to chcę z panem porozmawiać. A imię jak twoje z Grudziądza? Ja mam na imię Tomasz. A, słucham. Zawsze chciałem pana poznać. Pan jest taki, zawsze mówią agresywny. Normalnie pan rozmawia ze mną. Aha. Dzisiaj w dobrym humorze, Krzysiek jest. Naprawdę? Na razie. A dziękuję bardzo. Panie Krzysiu, ja mam do pana taką naprawdę pytanie, nawet do Rafała. O, do ciebie i do mnie. Tak? Słucham, to pierwsze do kogo, do mnie czy do Rafała? No to nie wiemy, czy obydwa zaraz mamy odpowiadać, czy pojedynczo mamy odpowiadać na te pytanie. Proszę pana, ja wiem, że pan ze mną tak rozmawia, bo są hejty na was, ale jestem normalny. Ale ja zadałem pytanie, do kogo pytanie te leci, do mnie czy do Rafała? Do pana i do Rafała. O Boże Święty, albo do jednego, albo do drugiego, a nie do dwóch, na raz. No trzecia opcja to jest do dwóch. Słucham? Nowy garnitur? Nowiutki, tak. A jaki rozmiar? Oj, to jest na 1,78 m garnitur. Ile masz? 1,76 m. Ja mam na 1,70 m, ale naprawdę ładny nowy garnitur. Ale mnie chodzi szerokość jaka. A, bo na Krzyśka wiesz, to nie może być na szczupłą osobę garnitur. Nie, chyba XXL. On dla pana będzie dobry. Dobry będzie? Na Krzyśka dobry? Ja pana oglądam, panie Krzysiu. A spodnie masz? Tak, jest kamizelka i marynarka i spodnie. To dawaj! Oczywiście prześlę, tylko szkolna 17, a to z Rafałem muszę porozmawiać.
Ale z kim, Rafałem? No oczywiście, żeby tam nikt nie... Nie, no to jak wyślesz na szkolną 17, to... To wyślij na szkolną 17, ale, Krzysiek, ty odbierasz paczki? 40 i paczuszka przyjdzie. Oczywiście. Odbierasz paczki. I nie trzeba tu mieszać zielonego, żeby on nie... nie chcę, a jaki bo ja kolor zabiorę to garnitur. O, a jaki... No, czarny. On ma takie coś, jakie z żółwienia. On jest taki, on nie jest cały czarny. On jest taki z czymś tam. Coś z ciemieni. Takie paski ma. A z czym tam? Żeby choć... Ja nie zjadł jego, bo z czymś tam. Nie, no ładny jest. Bo jak jeszcze z czymś tam, z sałatką będzie, czy z marchewką, czy jeszcze z porą, czy jest... O! A już noc, już ciemno się robi u nas, to już pory nie ma, już dnia nie ma. To wiesz co, to może być ogórek, z ogórkiem. Panie Krzysztofie, miło jest Pana mi słyszeć, naprawdę, bardzo miło. I pozdrawiam Was, dużo zdrowia. Dzwonię z Grudziądza, do Rafała, bo mam jego numer. A na jakiej ulicy Grudziądzu mieszkasz? A mieszkanie? No nie, nie podawaj, bo RODO! Nie, RODO! Ochrona danych osobowych. Słuchaj, a na imię jak masz? Tomasz. Tomasz. Tak. O nazwisko już nie pytam. Bo RODO. Bo RODO. O nazwisko nie, to tylko Rafałowi mogę. Nie, nie trzeba, bo RODO. A dla mnie nie powiesz poza kamerą? A weź przed ten kił. Ty wszystko dostaniesz garnitur. Wszystko wyłopujesz i dobra. Później to donosisz. Dobra. Dostaniesz garnitur w paczce, to i adres może będzie. Na dawcy. No słucham. Jest mi naprawdę miło, że ja z panem rozmawiam. Niech pan mi wierzy. A bardzo dziękuję, ale przepraszam panie, kochany mój, bo ja muszę tak. Dwa telefony trzymaj i muszę jednemu i drugiemu odpowiadać. Wiesz? Daj to ja odbiorę ten telefon, zobaczę czy to nie jakiś żart jest w międzyczasie. Jest! Halo, halo? Halo? A chcesz? Tak, słucham. No jeśli pan pozwoli. Wojtek, masz. Chcę z tobą porozmawiać. To jeszcze raz powiedz? Dobrze, ja słyszę. Wojtek słyszy, bo to na głośno mówiący. Wiesz co, jak żarty to ja nie mam czasu, bo filmy nagrywamy teraz. To zadzwoń za 20 minut, no. Wojtek słyszy. Ale on jest też fajny chłopak. Ale chłopak chce. Nie kłóćcie się. Dobra, nie. Nie kłóćcie się, no. Ale panie Krzysiu, gdyby pana zabrakło albo Wojtka, to byście. Nie wiem, nie moglibyście wyżyć. Ja o tym wiem, bo was oglądam. Ale na siebie gadacie. Panie Krzysztofie. Każdy to mówi. No. To jest dobre. I razem cię ratujemy. Tak. Miejcie siebie. Kochajcie się. Chodźcie razem gdzieś, nie wiem, no na jakieś tam... No ale chodzić to nie będziemy razem, bo my nie kobiety, a jak nie chłopy. Chodzicie, jeździcie razem czasami jak trzeba. Ja wiem, ale bądźcie, żyjcie ze sobą w zgodzie. A my żyjemy razem. A my oddzielnie nie żyjemy. Wojtek tylko za stołem, ja z drugiej strony stołu. Przedzielę na stół tylko. To może Rafał potwierdzić. Prawda, Rafał? No tak jest, no. Tak jest, o. Panie Krzysztofie, ja was... Jeden pokój, stołem podzieleni. Dobra, na święta przyjedź. Oj, grudzień daleko, wiem. Siadasz w pociąg i masz bezpośrednio grudzień Białystok. Ja wiem, że Adam organista chce przyjechać na Wigilię. I nawet wiesz co powiem tobie, że... nawet stacja jest u nas kolejowa i wysiadać. Kolację wigilijną chciał przygotować, no. Lajta zrobić wigilijnego chciał, wiesz, naprawdę. No i zapraszamy. I Rafał wyszykuje samochód i pojedziemy Rafał
falowskim samochodem. Gdzie, do Grudziądza? Tak! Macie samochód, to przyjedźcie do Grudziądza. A dlaczego nie? Jedziemy? Kiedy? No, oczywiście. A kiedy można przyjechać? A kiedy można przyjechać? Do Grudziądza, no mówię. Ale kiedy można przyjechać? Na gaz. Kiedy? Kiedy? A to twój samochód, to na gaz pojedziemy twoim, taniej wyjdzie twoim autem. Na jego. Ale ty będziesz kierować. A, to Wojtka samochód. Ale ty będziesz kierować. Ja mogę kierować, dobra, no. No jak pogoda będzie jakoś może. No jak pogoda będzie. No ale teraz mówię całkowicie poważnie. Kiedy chcecie, wjeżdżajcie. Jakby coś, to mamy do ciebie numer telefonu, Tomku, tak, że będziemy się odzywać, no. Zibówki. O, opony. Wysokie też. A będziesz przechrapać się? No oczywiście. Przechrapać? A przespać, tak? Gdzie? Nie. No przechrapać się. W samochodzie. Ja w bagażniku, Wojtek z tyłu, a Rafał z przodu, no i śpimy. Oczywiście, ale ja was zapraszam, Rafała, Wojtka. No tak, ja w bagażniku będę spać, najlepiej. No oczywiście, i mama musi, bo moja matka pana też ogląda, mówi, ale fajny chłopak ten Krzysiek. A masz dla mnie koleżankę jakoś? A koleżankę masz dla Wojtka? Dla Wojtka koleżankę? Oj, to w Grudziądzu są koleżanki, tylko przyjedźcie. A dla mnie? Dobra, to będziemy się wybierać. No, ale kiedy? Bo ja muszę wiedzieć. Będziemy, bigos będziemy robić. To trzeba uzgodnić z Rafałem K, zielonym, żeby się przefarbował na białe znowu i wtedy może przyjedziemy, bo jak przyjedzie ufoludek, krasnoludek, to wiesz, nie poznasz jego. Rafale, to kiedy? Popatrzę w kalendarz, zobaczymy. Mam telefon do chłopaka, uzgodnimy, no. Na weekend któryś. No, chyba tak. Na weekend, tak? Na weekend, no. Panie Krzysiu, słucham. Pogadać z moją mamą? Proszę. A dać. Halo. Dzień dobry. A dzień dobry. Jak pani ma na imię? Krysia. O, bardzo ładne imię pani. A pani... mężatka czy nie? Nie, wdowa, właściwie jestem wdowa. Wdowa, tak? Ja. A jak tak się zapytam, a ile lat wiosen liczy? O Jezu, panie. To nie... Jak panu powie, nie. Pan... To kobiet się nie pyta, ile latek ma. Kobiet się nie pyta. Ale czy pan siedzi, to powiem. Ja siedzę. Siedzi. 70. O, to będzie potrzebowała do mnie. Co? No. Stara do pana. Nie. Tylko 10 lat. No ja... On młodszy 10 lat. Nie, pani. A jak mam pani na imię? Krysia. Pani no, Krysiu, kocham panią. No. O. No miło mi to słyszeć. To od pierwszego wejrzenia. Ja tak to kobiety w latach dojrzałych już, które ociągnęły swoje życie, bardzo serdecznie kocham. Bo już one przeżyli swoje lata. A gdzie pierwszy mąż? Mój mąż? Tak. Zmarł. A na co zmarł? No po co się... A chuj go wie. Chyba kurwa na ten... No. A. COVID-19. Aha. No. Dobra. Także, że wie pan. Da pani syna jeszcze. To może na jakiś weekend się wybierzemy do Grudziądza. No oczywiście. A dlaczego nie? My czekamy. Pan Rafał, tak? I Wojtek. Wojtek? Rafał, Wojtek i ja. No oczywiście. No to ale do Grudziądza jest trochę, co? Kilometrów. No jest. Jest. A co tam ciekawego można robić w Grudziądzu? Zwiedzać coś, czy co? Rafałku. No? To byśmy po sobie pozwiedzali i są zamki, zabytki, cytadela. A. Jest tam trochę. No. Naprawdę. Okay. A jest co nagrać? No pewnie, że tak. A co by nagrywali? No myślę, że zabytki, ale w domu to, panie Krzysiu, to prywatność. To nie byłoby
Nie tam, Ramek. Słucham? W Grudziądzu, tak? Nie było. Oczywiście Grudziądz, Stare Miasto, Krzyżacy. Ja wiem. O, tam, o ja Krzyżacy, wiem, że... Ej, ja byłem tam. Ja bardzo dawno temu byłem. To może... Zaraz ja z Rafał uzgodnię, kiedy termin. I z Wojtkiem. Oczywiście. Ja czekam na was, naprawdę. Czekamy na was. Dobra. Rafał, bo tu do Rafał, kiedy? No nie, pomyślę, mówię, popatrzę w kalendarz, powiem ci jutro. Muszę w kalendarzu Kalendarz mam w domu, sprawdzę ci powiem. Na 1 listopada najlepiej, o. Nie, na 1 listopada nie. Bo dużo wolnych dni jest wtedy. Co cię szanował? No, ale ja nie ma co robić 1 listopada czasami. Co tam robią? Mówię, że 1 listopada przyjedziemy. Nie, Rafał. A co 1 listopada będziesz robić, Krzysiek? Grób odwiedzisz i koniec, no. Groby, a ja mam dużo do jazdy. A, no dobra, dobra. Jak masz dużo odwiedzin, no to nie 1 listopada. Będziesz u mnie no. I mnie będziesz chodzić po grobach. 1 listopada? Z moim samochodem będziesz. Tomek, chodzić. Jeszcze czekaj, bo Tomek cię pyta, czy ty w Grudziądzu byłeś. Co? Pyta, czy w Grudziądzu byłeś. W Grudziądzu, panie Krzysiu, pan był w Grudziądzu? Nie, nie byłem. Nie byłem w Grudziądzu. I właśnie chcę pojechać i zwiedzić. No, czy zapraszam serdecznie. Dobra, dobra. Pozdrów swoją mamę. Masz brata, siostrę? Mam siostrę, tak. Mam siostrę, ma dwójkę dzieci. Mieszkam. Oj, a ja już się ucieszyłem, że zostanę moją żoną. A już wyszła. Już wyszła. Ale to siostra to ile lat ma pewnie, Krzysiek? To za duża różnica wieku była. Tak, słucham. Ja słucham. To ile ma dzieci? Dwójkę ma. Trójkę, przepraszam. Trójkę dzieci ma. Dwóch chłopaków, jedną dziewczynkę. O! To pozdrów ode mnie też. Dziękuję. Od Wojtka, od Rafała pozdrów. Czemu się robić? No. Masz pozdrowienia. Mamę pozdrów. Oczywiście. Moja mama, ona bardzo ogląda. Naprawdę. Trzymaj się, Rafale, Tomku. Tomku. Niech będzie Rafale. Niech będzie. Dwóch Rafałów będziecie u mnie. Jeden zielony, drugi pomarańczowy będzie. Ja mogę być nawet fioletowy. No. Zapraszam serdecznie. Tomek Rafał z Grudziądza. Dobra. Dobra. Dziękujemy, Tomku. Dziękuję za rozmowę, Tomku, tobie. Z całego serca i duszy. I życzę tobie dużo, dużo zdrówka dla mamy i dla całej twojej rodziny. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Naprawdę trzymajcie się. Na razie. Cześć. Tak, tak. Mam telefon do ciebie, także w razie czego dobrze, zapisany. Dobrze. No. Będziecie się chcieli, padajcie, nie? Dobra, dzięki Tomek. Pozdrawiam cię. Rafał, ja tobie też dziękuję i pani Krzysiu. No, dziękuję. Poczekaj. Na razie. Trzymaj się. Cześć, ja cześć, włączę. Cześć. A jak się włącza? Tak, tak, tak. My się już rozłączamy powoli. Dobra. No, trzymaj się na razie. No, cześć. Cześć. Jak się rozłączy się? O, to skomplikowane w takim telefonie bez klawiszy, to wiesz. Dobra, może.